I witam ponownie. Są już z nami poseł Andrzej Szejna, Lewica, i poseł INSPE, poseł Elek Marek Jakubiak. Witamy serdecznie. Trochę zmiana tematu, bo porozmawialiśmy o sprawach krajowych, unijnych. No teraz niestety musimy przejść na arenę międzynarodową. Mówię niestety, bo tak groźnie chyba nie było od II wojny światowej. I niezależnie od tego, że dzisiaj sobie oglądamy to jak film w kinie, to za chwilę możemy być uczestnikami tego filmu. Rozlewa się wojna w Izraelu. Zobaczymy materiał. Akcja odwetowa Izraela ogranicza się w tej chwili do bombardowań Strefy Gazy, ale wojska lądowe są w gotowości do inwazji. Według ekspertów dzieje się tak na prośbę władz USA z kilku powodów. Poza kwestiami humanitarnymi i amerykańskimi przygotowaniami na wypadek rozszerzenia konfliktu na Bliskim Wschodzie, chodzi także o umożliwienie opuszczenia Strefy Gazy przez około 500 obywateli USA. Prezydent USA Joe Biden powtórzył, że Izrael ma prawo do obrony swoich obywateli, ale musi chronić niewinnych cywilów w Gazie, którzy także są ofiarami konfliktu. Izrael ma prawo i dodałbym, że ma obowiązek odpowiedzieć na rzeź swojego narodu i zapewnimy Izraelowi to, czego potrzebuje, aby obronić się przed tymi terrorystami. Musimy także pamiętać, że Hamas nie reprezentuje ogromnej większości narodu palestyńskiego w Strefie Gazy, ani gdziekolwiek indziej. Hamas chowa się za palestyńskimi cywilami. Nie ma powrotu do status quo sprzed 7 października. Oznacza to, że Hamas nie będzie mógł już terroryzować Izraela i wykorzystywać palestyńskich cywilów jako ludzkich tarcz. Kiedy ten kryzys się skończy, musi istnieć wizja tego, co będzie potem. Naszym zdaniem musi to być rozwiązanie obejmujące dwa państwa. Oznacza to skoncentrowany wysiłek wszystkich stron: Izraelczyków, Palestyńczyków, partnerów regionalnych, światowych przywódców, aby wejść na ścieżkę pokoju. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy informuje, że w wyniku izraelskich nalotów odwetowych zginęło już ponad 6,5 tysiąca osób. W mieście Khan Yunis ludzie tłoczą się na zboczach ogromnych stosów gruzu. Niektórzy próbują wyciągać ocalałych lub ciała zabitych spod betonowych bloków i cegieł. Dzień i noc mają tu miejsce masakry, podczas których zabijane są dzieci, młodzież, niemowlęta, wszyscy. Budynki są zrównane z ziemią. W całej Strefie Gazy nie ma bezpiecznego miejsca. Jedynym pocieszeniem jest to, że należymy do Boga i do Niego powrócimy. Tu trzeba uświadomić, że obszar mniejszy, sporo mniejszy niż Warszawa, zawierający mniej więcej tyle samo mieszkańców, co stolica, stłoczonych nieprawdopodobnie, w tej chwili stał się obiektem wojny. Wojny, którą wywołali jego przywódcy, bo to de facto Hamas rządził Strefą Gazy, zabijając, mordując nawet kobiety i dzieci w Izraelu. Dzisiaj pod bombami giną wszyscy, i bojownicy Hamasu, i przypadkowi ludzie. W tej chwili dwie grupy uderzeniowe lotniskowców amerykańskich płyną na Morze Śródziemne. Warto uświadomić, co to jest grupa uderzeniowa. To jest lotniskowiec zawierający mniej więcej tyle samolotów, ile liczy sobie całe polskie lotnictwo, z krążownikami rakietowymi, uzbrojone w broń atomową, uzbrojone w śmigłowce, a także są tam okręty desantowe. Zbliża się w związku z groźbami, a w zasadzie już z przesuwaniem wojsk Iranu, floty chińskiej. No, w bliskiej odległości nagle znajdują się największe potęgi świata po różnych stronach barykady w czasie narastającej wojny. Amerykanie już użyli broni, wprawdzie nie w Strefie Gazy, odwetowo, i mam wrażenie, że ta wojna będzie się rozlewać coraz bardziej. Proszę o takie dwuminutowe komentarze. Andrzej Szejna. Staram się bardzo precyzyjnie w dwie minuty zdefiniować to, co widzimy i to, co nas czeka. Nie będzie to łatwe. Dlatego, że sytuacja jest z jednej strony jasna. To znaczy Hamas, organizacja terrorystyczna, zaatakowała ludność cywilną, nie wojska, czy do zasady, tylko ludność cywilną Izraela, dokonując mordu, powiedziałbym, niesłychanego od czasu, już nie będę mówił nawet o II wojnie światowej, ale było wiele zamachów bombowych, zamachów terrorystycznych. I de facto to cel był bardzo prosty polityczny. To znaczy dochodziło już do bardzo dużego zbliżenia i palestyńsko-izraelskiego, i w ogóle ze świata arabskiego z Izraelem. I oni chcieli to po prostu zniszczyć. I to im się niestety udało. Udało im się to.
To uderzenie spowodowało, że wszystkie porozumienia dotąd zawarte przez tą krew, która została przelana, staną się za chwilę nie tyle nieważne, ale trudne do odbudowania. Odpowiedź Izraela, która była oczywiście oczekiwana, no może nie aż taka, jak Hamas się spodziewał, powoduje z kolei rozlew krwi po stronie palestyńskiej. Ten konflikt, jak to kiedyś, ja się spotkałem kiedyś z prezydentem Izraela, Szymonem Peresem, świętej pamięci już, i on miał bardzo mądre podejście. Mówił, jeżeli chcemy ten pokój przywrócić, to nie tylko przez pewną polityczną, dyplomatyczną działalność, ale przez pewne powiązania ekonomiczne. I znowu dzisiaj słyszymy, no Izrael w odwecie odcina, ma do tego prawo, muszę to podkreślić, odcina dostawy prądu, gazu i tak dalej, ale to uderza w ludność cywilną. I tak naprawdę Hamas, czyli terroryści, których należałoby po prostu, krótko mówiąc, waham się nad słowem, ale na pewno zatrzymać, odosobnić, osądzić, osiągnęli swój cel. Znowu poróżnili narody, znowu wywołali konflikt, a byliśmy o krok od pokoju. Naprawdę, byliśmy o krok od pokoju. I teraz naprawdę konia z rzędem, że tak powiem, który zaproponuje, jak to rozwiązać w krótkim czasie. Liczy na mądrość krajów arabskich, ale wie pan, panie redaktorze, szanowni państwo, ta krew, która się przelała, jest czerwona i ona tam jest na rękach szczególnie i za to odpowiada Hamas. I teraz, jeżeli ta zemsta i to poczucie będzie się rozwijało, to zwykły, przeciętny Palestyńczyk, którego dziecko, żona zginął, on nie rozumie tego do końca, tak, co się stało. On nie rozumie, że został zmanipulowany przez terrorystów. I teraz trzeba będzie pokolenia, żeby znowu odbudować to poczucie jakiejś współpracy. To jest, będzie bardzo trudne, ale jeszcze chcę na koniec podkreślić z pełną mocą. Tym, który był agresorem, terrorystą, którego trzeba, nie użyję słowa zlikwidować, bo to nie pasuje do socjaldemokrata, ale trzeba unieszkodliwić, to był Hamas. Marek Jakubiak, tutaj warto jeszcze zwrócić uwagę, że jest bardzo silny wątek rosyjski w tej sprawie. Po pierwsze, cui bono, no, zyskała najbardziej Rosja, bo odciągnięto uwagę od wojny na Ukrainie. Po drugie, wiadomo o bardzo bogatych również w ostatnim czasie kontaktach Hamasu z Moskwą i nawet przesłaniu uzbrojenia przez Rosjan Hamasowi. Więc ten wątek też ma znaczenie, bo to jest de facto rozlewanie się jednej wojny na kolejne, aż się zamienią w jeden pożar. No, powiem tak, że ta Strefa Gazy, proszę państwa, to jest 40 km długości, 10 km szerokości. No, 2 miliony ludzi w trzech miastach. To jest naprawdę nasycenie bardzo duże na metr kwadratowych ludzi. I teraz mam pretensje do Izraela, że mając pełną świadomość tego, że Hamas w swojej perfidii, swoje centra dowodzenia, tam do sieć kanałów i tak dalej robi pod szpitalami, szkołami, Bóg raczy wiedzieć czym, to jest pewnego rodzaju perfidia i można to tylko i wyłącznie z lądu załatwić, czyli nie z atakami z powietrza, a Izraelczycy robią w tej chwili punktowe uderzenia i giną tysiące ludzi. W tej chwili się szacuje, że około 10 tysięcy ludzi zginęło. To jest większa skala, proszę państwa. No ale wejście armii lądowej oznacza, że zginie tysiące żołnierzy izraelskich. To też trzeba brać pod uwagę, bo w tym terenie będzie gorzej niż w powstaniu warszawskim. To po prostu kompletnie trudny teren dla sprzętu, dla wojska. To jest taki sam teren, jaki Izraelczycy mają. Oni są do tego terenu przyzwyczajeni. Tutaj można zastosować metody. Nie będę im podpowiadał, natomiast jest już możliwość niszczenia tuneli, systemów tuneli bombami tektonicznymi i być może takie by trzeba było użyć. No. Natomiast co Izrael, jaki cel Izraela jest? No, cel jest taki, żeby zlikwidować Gazę, żeby ją podbić i włączyć w strefę Izraela. No przecież, co by nie powiedzieć, od bodajże 1948 roku ONZ podjęło taką decyzję, że z Persji wyłoni się państwo palestyńskie. Nie izraelskie, tylko palestyńskie. I oni cały czas dążą do tego, ponieważ ta uchwała jest faktycznie podjęta. I Izrael będzie musiał, no, dla swojego bezpieczeństwa zlikwidować po prostu zagrożenie. I ten mały wycinek, który został tam Palestyńczykom, po prostu zlikwidują i włączą do Izraela. Będzie państwem policyjnym przez jakiś okres czasu. Natomiast Egipt, nie wiem, czy dobrze robi, ale chyba wie, co robi. Dlatego, że w sytuacji takiej, kiedy
otworzą swoją granicę, poprzez Strefa Gazy ma połączenie z Egiptem, to te 2 miliony ludzi może być wyciśniętych przez wojska izraelskie do Egiptu i oni już tam nigdy nie wrócą. Ja myślę, że nie ruszą do Europy, że to jest raczej przesądzone razem z innymi uchodźcami. Więc czeka nas dodatkowo pewnie 1,5-2 miliony dodatkowych imigrantów że z tego rejonu. Ale to rzadko kto wie, ale w Polsce Palestyńczyków bardzo dużo mieszka. No tylko mieliśmy chyba mniejszy kłopot z nimi niż z tymi, którzy teraz mogą przybyć. Niezależnie od tego, że będzie to wiele kobiet, dzieci. Że czeka nas ogromny problem, pomijając to, że ta wojna może się lada chwila rozlać na cały świat. I tak niestety piszą w tej chwili źródła w Waszyngtonie, że jesteśmy w największym zagrożeniu trzecią wojną światową w ogóle od 1945 roku. Jeszcze nigdy takiego zagrożenia nie było. Może też warto o tym pamiętać przy naszych ruchach na scenie wewnętrznej. Bardzo dziękuję. Poseł Lewicy Andrzej Szejna, poseł po raz kolejny, poseł elekt, ale ponownie, bo już był pan kiedyś posłem, prawda? Marek Jakubiak. Tak, wielki powrót do Sejmu i liczę, że będziemy mogli się tutaj też w tym gronie spotykać. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, kłaniam się.